Czuwaj! W dzisiejszym odcinku z serii pogodowej dowiecie się m.in. jak przewidzieć pogodę dzięki wschodom i zachodom słońca oraz zachowaniu zwierząt. Zapraszam do oglądania! Czerwony wieczór i szary poranek będzie dzień ładny bez niespodzianek, za to szaro wieczorem i czerwono z rana nie bierz się, bracie, do żeglowania. Warto zacząć od tego, że pogoda zmienia się przechodząc z zachodu na wschód, czyli jeżeli rano mamy czerwone słońce i suche powietrze, możemy się spodziewać, że pogoda, która będzie przychodziła z wschodu, czyli tak jakby jesteśmy na wschodzie i patrzymy się na zachód, będzie ze sobą niosła zimne, wilgotne powietrze, czyli tym samym deszcz. Natomiast jeżeli wieczorem mamy czerwone światło i suche powietrze, może świadczyć o tym, że tak samo samego rana, idąc przez zachód, rano możemy się spodziewać ładnej pogody. Patrząc na gwiazdy i księżyc w nocy, możemy również przewidzieć pogodę. Jeżeli księżyc świeci jasno, a gwiazdy nie migoczą, możemy się spodziewać ładnej pogody. Natomiast jeśli księżyc wydaje nam się dosyć dziwnie jasny albo za duży oraz wokół siebie ma taką rudawą otoczkę, coś nazywane lisie czapą, możemy się spodziewać w ciągu najbliższych 3 dni deszczu albo śniegu. Przejdźmy teraz do zwierząt. Udało się? Koty czyszczą uszy przed deszczem, natomiast ich sierść elektryzuje się, kiedy ma się poprawić pogoda. Zapewne zauważyliście, że podczas spaceru z waszym pupilem wasz pies je trawę i możecie się nie spodziewać, ale oznacza to, że będzie padać. Krowy leżące na łące, szczególnie w stadach, mogą zwiastować burzę, a na pewno brzydką pogodę. Może i znacie to powiedzenie, nisko lata, będzie padać. Odnosi się to głównie do jaskółek, ich niski lot może zwiastować brzydką pogodę. Na dzisiaj to koniec, pamiętajcie, że nie wszystkie z tych sposobów sprawdzają się w 100%, ale na pewno mogą wam pomóc. Dajcie znać w komentarzach, jak wy przewidujecie pogodę, lajkujcie i subskrybujcie i do zobaczenia, czuwaj!